Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w Teatrze Polskim. Rozpoczynamy dzisiaj drugi sezon spotkań, które odbywały się już w poprzednim roku z inicjatywy obecnej tutaj dr Ani Karoń-Ostrowskiej. Spotkań pod hasłem ogólnym, generalnym Teologia Teatru. W zeszłym roku zajmowaliśmy się problematyką słowa, w filozofii, w teologii, w teatrze także. Rozmawialiśmy o teatrze rapsodycznym, o Mieczysławie Kotlarczyku, o Karolu Wojtyle jako aktorze w sensie dosłownym i przenośnym. Natomiast ten sezon otwieramy pod tym samym hasłem Teologia Teatru, ale będzie on poświęcony nieco innemu wątkowi, mianowicie bohaterem, patronem tych naszych dyskusji comiesięcznych będzie ksiądz Józef Tischner, jego myśl, jego dokonania, jego wpływ na nasze życie. I to nie tylko oczywiście będzie dotyczyć tylko kwestii teatralnych, choć jak Państwo się orientują doskonale, Józef Tischner był wykładowcą Krakowskiej Szkoły Teatralnej i pewne swoje koncepcje związane z filozofią dialogu, a zwłaszcza z filozofią dramatu, niewątpliwie po części przynajmniej wyprowadził z tego doświadczenia pracy, wykładów, które miał dla reżyserów w Krakowie. Ale dzisiejsze spotkanie to inaugurujące jest specjalne w jakiś sposób, dlatego że jesteśmy w orbicie jeszcze Święta Niepodległości sprzed dwóch dni i pomyśleliśmy sobie z Anią, że poświęcimy tę dyskusję dzisiejszą tematowi Tischner o Polsce. Odbywa się to zwykle, to co tutaj proponujemy Państwu, we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II. Odbywa się to na takiej zasadzie, że prowadzimy dyskusję z zaproszonym gościem, rozmawiamy, przetykając te rozmowy czytaniem fragmentów tekstów rozmaitych. Na dzisiaj będą to oczywiście teksty Józefa Tischnera, które zechciała dla nas przygotować aktorka przez wiele, wiele lat związana z naszym teatrem, a której nie muszę Państwu przedstawiać, jak sądzę, pani Anna Nechrebecka. O dr Ani Karoń-Ostrowskiej już powiedziałem, więc teraz last but not least, gość specjalny dzisiejszego wieczoru, Adam Michnik, którego też chyba nie muszę przedstawić. To co, jedziemy. Taki prolog, Adamie, jeśli pozwolisz. Na tyle, na ile się orientuję w rozwoju myśli księdza profesora Tischnera, to wiadomo, że on wyszedł z tych swoich fascynacji fenomenologią, prawda? Długie lata zajmował się Husserlem, Ingardenem, Heideggerem i tak dalej, i tak dalej. Ale też dość długo, jakby to powiedzieć, jeśli wolno tak powiedzieć, nie wychylał nosa zza tych murów filozoficznych, prawda? To znaczy narzędziami fenomenologii walczył z tomizmem i tak dalej, i tak dalej. O tym może nie będziemy dzisiaj rozmawiać, ale w każdym razie zmierzam do tego, że stosunkowo długo nie zajmował się kwestiami polskimi, czy też by tak rzec, z polskimi przeklętymi problemami. W roku 1970, Aniu poprawnie, jeśli coś zmyślam, ukazał się, czy w 69 chyba, tak? Najpierw w Znaku, a potem w książce Świat ludzkiej nadziei ukazał się bardzo sławny i ważny szkic, esej Tischnera pod tytułem Chochoł polskiej melancholii. Sarmackiej melancholii, przepraszam. Chochoł sarmackiej melancholii. I to był chyba pierwszy taki sygnał,
że Tischner zaczyna się interesować nie tylko fenomenologią. Sygnał, który padł w dość szczególnym momencie, bo to jest czas po 68 roku. I teraz moje pytanie do ciebie, Adamie. Wiem z twoich rozmaitych wypowiedzi, że tyś ten tekst już zauważył w momencie, kiedy on się ukazał i zacząłeś się Tischnerem, co Tischner pisze, interesować. Aż wreszcie mniej więcej dekadę później doszło do pewnej kontrowersji między wami. W tej kontrowersji jak gdyby po jednej stronie stanęła twoja książka Kościół, Lewica, Dialog, po drugiej stronie książka Tischnera Polski kształt dialogu. Doszło do pewnej polemiki między wami, życzliwej, ale jednak polemiki. I ja bym cię chciał prosić po prostu o parę słów takiego odtworzenia tych pierwszych twoich spotkań, no czytelniczych najpierw, jak rozumiem, z księdzem profesorem Tischnerem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie będę ukrywał, że jestem stremowany dosyć, dlatego że oczywiście księdza profesora czytałem od bardzo dawna i był bardzo ważnym autorem w moim życiu. A potem miałem to szczęście, że poznaliśmy się i jakoś tam obdarzył mnie przyjaźnią. Ten tekst, przede wszystkim ja bym tutaj zaczął od polemiki z tym, co mówił Janusz. Mianowicie, ja miałem wrażenie, że kiedy on pisał o fenomenologii, kiedy pisał o tomizmie, to pisał zawsze o Polsce. Znaczy, on sam chyba we wstępie do tych swoich książek napisał, że ja jestem filozofem ciemnych polskich sarmatów. Oczywiście to było ironiczne i autoironiczne, ale sens tego był taki, że pisząc o Husserlu czy o Heideggerze, on zawsze miał przed oczami polską historię, polską rzeczywistość, polską humanistykę i polski ból. On zmagał się. I jeszcze jedno. Jego polskość była szczególnego rodzaju. Jego pierwotną ojczyzną było Podhale oczywiście. To był jego mniejszy dom. Jego większy dom to była Polska. Jego jeszcze większy dom to Europa była. A jego największy dom to był Kościół. Oczywiście ja to mówię trochę po barbarzyńsku. On miał pewien pogląd na Polskę i pewien uczuciowy związek z Polską. Nie wiem, czy Ania się zgodzi ze mną, ale mnie się wydaje, że to był przy całym swoim wewnętrznym zdyscyplinowaniu i opanowaniu był pisarzem i człowiekiem ogromnie uczuciowym. Ja nawet bym powiedział, że jego relacja z polskością była relacją namiętną. To była taka miłość, która nigdy nie była zaślepiona. Znaczy, on miał świadomość tego, że jak on to sam pisał, Polska jest ojczyzną, ale jednocześnie miał przekonanie, że
do tej ojczyzny nie wolno mieć stosunku bezkrytycznego. Podobnie jak do filozofii swego czasu, jak do Kościoła. Ja bym, jeśli chodzi o nasze wzajemne relacje, to ja bym od tego może zaczął, jak to wyglądało w polskim kształcie dialogu. To jest bardzo ciekawa książka, chociaż nie jest przypadkiem, że on tego nigdy nie wznowił. On tego nie wznowił dlatego, że po jakimś czasie on znalazł w innym momencie swojego umysłowego życia. W tej książce on jest, jak my wszyscy zresztą, dzieckiem swojego czasu i dzieckiem pewnych emocji, stereotypów, kalk kulturowych i intelektualnych, Kościoła swojego czasu. I w tej książce widać jego tam głęboką obcość zostawioną z nieufnością do ludzi, by tak rzec, z drugiej strony brzegu. To tam on pisze o Kołakowskim, o Strzeleckim i pisze o mnie. Akurat ja nie mogę się, i wtedy nie mogłem się skarżyć, bo żeby znaleźć się w takim towarzystwie, to właściwie to jest więcej niż tydzień w hotelu Ritza w Paryżu. No. Ale widać tam takie zdanie jest w eseju o Kołakowskim, że on żył w Polsce, ale nie żył Polską, bo nigdy nie klęczał w rozmodlonym tłumie pielgrzymów na Jasnej Górze. Z kolei w eseju o mnie on tam pisze, że on sobie nie wyobraża, że ktoś, kto się deklaruje jako lewica laicka, mógłby zostać wybrany w wyborach do Rady Miejskiej czy Narodowej. I później w jednym z esejów w książce Kraina skalowanej wyobraźni on pisze o tym z niesłychanym wprost krytycyzmem. Cytuje te swoje słowa i mówi dzisiaj właściwie ani jednego zdania bym nie mógł jeszcze raz powtórzyć bez znaku zapytania. W moim przekonaniu on od początku miał takie poczucie nieco manichejskie, że mianowicie jeżeli bolszewizm jest jakby emanacją zła, to Kościół jest emanacją dobra. I myśli wszyscy w gruncie rzeczy wtedy tak uważali, chociaż na różne sposoby to artykułowaliśmy. Tak mówił Józek, a powiedzmy tacy jak Jacek Kuroń czy ja, powiadaliśmy, jest bolszewicka władza, przeciw niej dobry, uczciwy naród polski. I 89 rok był momentem zwrotu. Tu jeszcze dodam jedną uwagę, która mi się wydaje ważna. Mianowicie już w pierwszej swojej książce ksiądz Tischner przywołuje taką figurę ludzi w kryjówkach. Otóż w 80 roku po raz pierwszy
w 89 ostatecznie ci ludzie z Kryjówek wyszli. On tu się posługuje, on tu nawiązuje do Kępińskiego. I w momencie, kiedy wyszli wszyscy i ksiądz profesor Tischner i my wszyscy, nagle zobaczyliśmy inną Polskę. Dlatego, że jeżeli ona przedtem była, to była w Kryjówce, ona była w stanie takim latentnym, uśpionym. I teraz nagle to wszystko wyszło na wierzch i wtedy Józek napisał taki esej, pamiętam, że z Anią rozmawialiśmy o tym kiedyś, Nieszczęsny dar wolności. Z przekonaniem, że Kościół, ale chyba nie tylko Kościół, chyba my wszyscy, nie byliśmy przygotowani również na spotkanie z wolnością. No i tutaj się wytworzyły się nowe podziały, nowe fronty. Jeszcze w 1988 roku podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w jednej z homilii Jan Paweł II cytował Józka, tą jego myśl o pracy nad pracą. I to był jakby Mount Everest popularności księcia profesora Tischnera w kościele. Jego autorytet wydał się niepodważalny wtedy. Jak tylko nastąpiła wolność, nastąpił konsekwentny proces destrukcji tego autorytetu. Chochoł sarmackiej melancholii zmienił twarz. Stał się chochołem sarmackiego zapału, dziarskości i nietolerancji. I to był być może największy szok dla czytelników książek i esejów księdza profesora Tischnera, że nagle on, który wydawał się być twarzą, oczywiście po papieżu, twarzą polskiego katolicyzmu, zaczął być w kościele konsekwentnie izolowany, nihilowany. A dzisiaj, jak czytam jego teksty, czy to właśnie Nieszczęsny dar wolności, czy księdza Namanowca, czy w Krainie schorowanej wyobraźni, czy Filozofię dramatu, to z przerażeniem zauważam, że to są teksty, które by mogły być napisane wczoraj. O tym zaraz będziemy mówić po kolei może troszkę. Ja bym tutaj panów pogodziła, zaczynając od tego pierwszego wątku. To znaczy myślę, że Janusz ma trochę racji w tym, że młody Tischner był człowiekiem do głębi, człowiekiem kościoła, zajmował się filozofią i to rzeczywiście było dla niego strasznie ważne i że dopiero z czasem, 56 rok był dla niego ogromnie ważnym momentem. On o tym opowiadał i w rozmowach z tobą między panem i plebanem. Przed 56 rokiem on jeszcze nie istniał jako intelektualista. No. Kończył doktorat, no ale w każdym razie mówię, nie zajmował się filozofią. Nikt w kościele ani w Polsce nie wiedział, kto to jest Tischner. Ale zaczekaj, bo ja chcę powiedzieć co innego. Chcę powiedzieć, że 56 rok był dla niego takim przebudzeniem doświadczenia polskości, że to był, myślę, dla niego taki ogromnie ważny rok. Potem 68 również. Natomiast rzeczywiście to, że on zaczął pisać o Polsce, zaczął pisać o doświadczeniu polskości, zaczął analizować całą naszą społeczną sytuację, to był, że i tym pierwszym tekstem, jak się wydaje, takim niezwykle mocnym, ważnym, był właśnie Chochoł sarmackiej melancholii. Dlatego chcieliśmy, żeby od tego zacząć i od pierwszej książki poświęconej tak filozofii, jak już i sprawom społecznym, czyli od
od świata ludzkiej nadziei. Więc może zacznijmy od tej wizji polskości, którą on miał po 68 roku, prawda? Który też nawiązuje również do jego wizji teatralnej, bo zaczyna się od Wyspiańskiego, więc tutaj się też zaczyna ta filozofia dramatu. Bardzo prosimy. Ja mam tutaj, dzięki. Chochoł z Wesela Wyspiańskiego. Oto, jak mi się wydaje, niemal doskonały symbol sarmackiej melancholii. Jest to w pełnym tego słowa znaczeniu symbol. Tworzywem chochoła jest słoma, suchy badyl pozbawiony ziarna. Kształtem i ruchem przypomina człowieka. W dramacie Wyspiańskiego pojawia się jako znak i zapowiedź ogarniającej weselnych gości apatii. Jego ruchom towarzyszy tęskna, rzewna melodia i słowa „miałeś, chamie, złoty róg”. Przed tymi, którzy oczekiwali nadejścia Wernychory, zamyka się wielka przyszłość. Zmęczeni weselem ludzie popadają w sen, a gdy się obudzą, wszystko wróci do codziennej prozy. Jest chwila zatrzymanego czasu. Barwny korowód postaci wypełnia scenę, przez okno widać jakieś przestrzenie pól, ale czas stanął i przestrzeń, zarówno ta w izbie, jak i ta poza nią, nie jest niczym do pokonania i do kroczenia naprzód, lecz jest przestrzenią zamykającą, osaczającą człowieka. Melodia jest pełna nieokreślonego żalu. Miałeś, chamie, czapkę z piór. Czas stoi. Wszystkie wymienione akcesoria, a więc kukła ze słomy, przestrzeń osaczająca, czas zatrzymany i w powietrzu wiszący smak żalu po zaprzepaszczeniu okazji. Oto źródła, z których poeta wydobył swoisty, symbolizowany przez chochoła nastrój, któremu nadajemy nazwę sarmacka melancholia. Spróbujmy uchwycić bliżej istotę tego zjawiska. Przyjrzyjmy się w tym celu najpierw generalnej sytuacji, w której nastrój ów ma swe wykorzenienie. Punkty zahaczenia opisu podsumuje nam sam dramat. Postarajmy się jednak o dokonanie pewnego uogólnienia, by na tej drodze uchwycić nie konkretną, lecz generalną strukturę interesującej nas sytuacji. W dramacie Wyspiańskiego chochoł rozpoczął swą destrukcyjną działalność dopiero wtedy, gdy zgubiono złoty róg. Wprawdzie pojawił się już przedtem, ale tylko jako złowroga potencjalność. Zgubienie złotego rogu, klęska najbardziej prozaiczna z prozaicznych, zatrzasnęło drzwi zrealizowaniu się wielkiej, kolorowej utopii. Doświadczenie przyszłości, jakie w tej chwili budzi się w ludziach, jest ambiwalentne. Wiek kolorowej utopii jeszcze nie nadszedł, natomiast powtarza się nadal i będzie się powtarzał czas codziennej prozy. Jest chwila czasu zatrzymanego. Brzmią jeszcze echa zatrzaśnięcia drzwi ku przyszłości. Człowiek jeszcze się nią fascynuje, ale już przeczuwać zaczyna, że uchwyci go za sekundę w swe macki czas codziennego banału. Trwając w takiej teraźniejszości, usiłuje jakoś oddalać tę sekundę od siebie. Jeszcze niedługo przedtem, gdy porażki nikt nie przewidywał, przyszłość odsłaniała się przez pryzmat radykalnego albo-albo. Dziś swój triumf albo zgon. W chwili porażki okazało się, że ani zgon, ani triumf, lecz prozaiczny ciąg dalszy przeżytego już częściowo banału. Ale to trzecie prozaiczne wyjście nie zostaje, jakby się mogło wydawać, zupełnie odrzucone. Przeciwnie, już się w nim żyje i już się nim żyje. Mówi się jest jak jest. Jeżeli się już w czymś żyje, to okazuje się wtedy, że to, w czym się żyje, nie jest ostatecznie radykalnie złe. Byt, istnienie pokrywa się z dobrem. Istnienie należy akceptować
przede wszystkim. Przyszłość, która za chwilę nadejdzie, posiada charakter kontynuacji przeszłości. Dla ilustracji zacytujmy tutaj Gombrowicza. Może i nie jestem komunistą, może jestem tylko wojującym pacyfistą. Wałęsałem się po świecie, żeglując po tej otchłani niezrozumiałych idiosynkrazji i gdziekolwiek zobaczę jakieś tajemnicze uczucie, czy to będzie cnota, czy rodzina, wiara, czy ojczyzna, tam zawsze popełnić muszę jakieś łajdactwo. Oto moja tajemnica, którą ze swej strony narzucam wielkiej zagadce bytu. Nie mogę po prostu przejść spokojnie obok szczęśliwych narzeczonych, obok matki z dzieckiem lub zacnego staruszka, lecz czasem żal mnie chwyta za wami, drodzy moi ojcze i matko, i za tobą, święte dzieciństwo moje. Podstawowa sytuacja strukturalna zostaje zachowana. Dwuwarstwowy aksjologicznie świat, ojciec, matka, święte dzieciństwo i porażka, z której wyłania się żal, co chwyta. Uwypukla się również podstawowa sytuacja kontynuacji czasowej. Przeszłość powtarza się znowu. Nie wiadomo dlaczego, ale nie mogę nie popełniać tych łajdactw. Jest w tym ukryta, może trochę zrezygnowana, zgoda na siebie i własny, winą przeniknięty mały los. Fundamentalna afirmacja własnego bytu, rezygnacja z protestów przeciwko kontynuowaniu się wczorajszego banału, afirmacja czasu powtarzającego się i dana w wyobraźni świadomość istnienia świata utopii, który w każdej chwili może wystrzelić nową okazją, to wszystko stanowi w melancholii czynnik ważny, bo nie pozwala wtargnąć w głąb człowieka uczuciu rozpaczy, które zawsze zagraża zwyciężonym. Rozpacz pojawiłaby się wtedy, gdyby alternatywą nieziszczenia się utopii była nicość. Ale tak nie jest. W momencie, gdy zaczyna zagrażać rozpacz, odzywa się w głębi świadomości chochoła jakiś irracjonalny instynkt trwania i afirmacji siebie wbrew wszystkiemu. W wyniku jego działania rozpacz przekształca się w melancholię. Melancholia jest rozpaczą, która nie zdążyła dojrzeć. Różnica wynika z czasowości. Czas rozpaczy jest czasem bez jutra. Czas melancholii jest czasem degradującego się jutra. Świadomość, że moje jutro zostanie zdegradowane, ma jednak jeszcze inną rolę do spełnienia. Ona nie pozwala narodzić się prawdziwej, pełnej radości życia, której ustępuje miejsca cofająca się rozpacz. Melancholia od tej strony oglądana jest stanem niedojrzałej radości. Kryje ona w sobie radość doprowadzoną do połowy i w połowie skazaną na przeistoczenie w egzystencjalny smutek. Tak więc melancholia, oglądana przez pryzmat fundamentalnej czasowości, odsłania się nam jako mieszanina wzajemnie zwalczających się nastrojów egzystencjalnej goryczy i egzystencjalnej uciechy z życia, w której żaden z nich nie ma prawa dominacji. Aby uchwycić jądro teraźniejszości, spróbujmy sobie przypomnieć inne dzieła opisujące sarmacką melancholię. Postacie, a szczególnie twarze oraz otaczające je przestrzenie z symbolicznych obrazów Jacka Malczewskiego. W twarzach tych kryje się żywa, od środka działająca treść nostalgiczna. Nostalgia jest w nich czynnikiem oderwania się od aktualnej rzeczywistości otaczającego świata i skierowania uwagi istoty myślącej ku innej, piękniejszej, na wpół wewnętrznej, na wpół zewnętrznej rzeczywistości. Powiemy ku
ku kolorowej utopii. Gombrowicz w przytoczonym cytacie mówi: żal mnie chwyta. Wydaje mi się jednak, że byłoby właściwie posłużyć się tutaj stosunkowo rzadziej używanym słowem rzewność. W pojęciu rzewności odkrywamy nie tylko wspomnianą treść nostalgiczną wraz z jej ucieczką od konkretnej rzeczywistości, lecz także mocny element uczuciowości, jakieś ciśnące się do oczu łzy i, jak dalekie echo, nieokreślony wyrzut sumienia, źródło owej ucieczki. Rzewność nie jest ani tak gwałtowna jak rozpacz, ani nie koncentruje się tak wyłącznie na jednym wydarzeniu jak żałobny płacz. Nie jest z niej zresztą zupełnie wygnana jakaś mała radość. Rzewność jest swojska, polska. Jest dla melancholii tym, czym dźwięk dla tonu, kolor dla przestrzeni, fala dla płynącej wody. Ona konstytuuje nastrojowość melancholii w jej teraźniejszości. Może byśmy się na tym zatrzymali, żeby troszeczkę posmakować to doświadczenie polskości, które Tischner miał, prawda? Bo to szczególne doświadczenie polskości tych lat 80., 70. Żalu, rozpaczy, beznadziei, pustki. Ja myślę, że to genialnie jest opisany czas. Jak ale tam jest też, jeśli jeszcze mogę dorzucić, tam jest cały czas ton takiego, jakby Gombrowicz powiedział, nie do, że wszystko jest nie do, niedoczynione, niedokończone, niedoprzeżyte. Jest stagnacja, prawda? Z jednej strony jest gdzieś ta perspektywa utopii, która jest z natury swojej nieosiągalna. Z drugiej strony jest doświadczenie takie, jakie jest, smutku, nieudania się czegoś i tak dalej, i tak dalej. Ale też myślę, że w tym eseju jest, być może nie w tym fragmencie, który pani Anna przeczytała, ale w jakichś tam innych miejscach, z tego co pamiętam, jest też opis takiego szczególnego stanu, że mianowicie Polacy, którzy mają za sobą szereg przeżyć, które się źle skończyły, szereg cierpień, powiedzmy otwarcie, jak gdyby nie są w stanie, tak jak w chocholim tańcu postaci nie są w stanie poza ten taniec wyjść, tak Polacy nie są w stanie wyjść poza nieustanne obracanie się w kręgu tego cierpienia, ale zarazem ono, myśl o tym cierpieniu, pamięć o tym cierpieniu, jak gdyby sprawia, że oni się tym, oni, my, się w jakiś sposób tym delektujemy. Myślę, że tutaj trzeba dwie rzeczy przypomnieć. Po pierwsze, Podhale. Józek Tischner rósł w klimacie kultu ognia, partyzantki antykomunistycznej, do której miał stosunek bezkrytyczny, jako młody chłopiec. I tak jak partyzanci od ognia ukrywają się, on też jest w kryjówce. Więc tam, gdzie on po raz pierwszy otwiera się, i tutaj ja się zgadzam z Anią, to jest rzeczywiście ten chochoł. Ale on przez cały czas w tej kryjówce jest i zajmowanie się Husserlem czy Heideggerem jest sposobem istnienia w kryjówce. Ale on cały czas wie, że w tej kryjówce jest. I to wynika może nie z jego tekstu, tylko z tekstu, który on wywarł już potem. To pierwsze jest. Po drugie, on ze słabości czyni siłę. Mianowicie on mówi, tak rzeczywiście jest, jak ty powiedziałeś, on temu się chłodno przygląda, tak jak lekarz spogląda na okaleczone ciało. Ale on wie, że on wtedy z tego, ze słabości, z tego okaleczenia uczyni siłę, jeżeli on o tym będzie potrafił opowiedzieć.
o tym szczególnym doświadczeniu tego okaleczenia. I wydaje mi się, że w tej materii to jest jeden z najwybitniejszych mistrzów polskiego piśmiennictwa i polskiej refleksji. Bardzo niewielu potrafiło tak głęboko spojrzeć na samych siebie, bo w końcu on tutaj opisuje również siebie w tym wszystkim. I druga uwaga moja by była taka, jak on pisze już o nowej Polsce, już po 1989 roku, on pisze tak. To jest jeden z wcześniejszych jego tekstów. Sytuacja Polski tym się charakteryzuje, że musi ona przeżywać wiele przeciwnych sobie idei naraz. Idee, które gdzie indziej występowały jedne po drugich, ulegają spiętrzeniu. Zanim jeszcze idea nowoczesności zdążyła przynieść tu swoje owoce, już pocinają idea przeciwna, która głosi koniec nowoczesności. Zanim idea postępu zdążyła przeprowadzić naszą codzienność, choćby rolnictwo, już godzi w nią odkrycie, że postęp jest pusty. Zanim demokracja liberalna zdążyła powołać do życia państwo prawa, już się głosi, że demokracja nie daje szczęścia. Jeszcze nie zabliźniły się rany po kołymie, a już słyszymy, że w komunizmie nie było przynajmniej bezrobocia. Podobnie z katolicyzmem. Zanim rozkwitła wiara uformowana przez Watykanum Sekundum, już chce się ją zastąpić dawną wiarą sarmatów. Polska dusza przypomina krajobraz, w tym zima i wiosna chcą wystąpić jednocześnie. Znam bardzo niewielu, znam tak przenikliwych diagnoz sformułowanych w tamtym czasie. Więc jeżeli myślę dzisiaj o Jusku, to myślę przede wszystkim, jakiego cholernie brakuje. Cholernie go dzisiaj brakuje. Dziś Polska bez Juska jest po prostu krajem gorszym. Katolicyzm w Polsce bez Juska jest katolicyzmem gorszym. I tym gorszym im bardziej do myśli Tischnera nie chce sięgać. Podobnie są jak do myśli Jana Pawła II, którego ksiądz profesor Tischner interpretował w sposób niebanalny i nierzadko kontrowersyjny. Ale dzisiaj tego się już w ogóle nie interpretuje. Tylko się powtarza siekalki jak za panią matką i w gruncie rzeczy przypisuje się Tischnerowi, co na przykład robił we wstępie do wznowienia polskiego kształtu dialogu pan minister Gowin, idee, których od nigdy nie wypowiadał. To jest po prostu takie klasyczne wmawianie dziecka w brzuch. To jest jakby zaprzeczenie. Tischner pojmował i Polskę, i chrześcijaństwo w duchu dialogu. Dla niego prawda była tam, gdzie jest dialog. Natomiast i w Polsce, i w Kościele zwycięża dzisiaj duch monologu. To jest jakby ten monolog, który obserwujemy, albo nawet nie jeden monolog, czy różne monologi, przypomina nam dzisiaj, kogośmy mieli. Jaki to był niesłychany dar opatrzności, że w obrębie polskiej kultury pojawił się Tischner.
w obronie polskiego chrześcijaństwa pojawił się Tiszna, w obronie polskiego piśmiennictwa pojawił się Tiszna. Także tutaj wyprzedzając sam koniec, chcę podziękować i Ani, i Januszowi za ten wysiłek ożywienia Tischnera i przypomnienia go nam wszystkim. Ja dzisiaj sięgnąłem do książek Tischnera i właściwie nie byłem w stanie się od tego oderwać przez 5 godzin. Chociaż wszystkie oczywiście czytałem w swoim czasie. One mają dzisiaj taką moc. Ta precyzja intelektualna, ta pisarska uczciwość i ten zmysł chrześcijaństwa, które jest zaprzeczeniem katolicyzmu odwetu. On do tego często wraca, wielokrotnie. I jak on opisuje w filozofii dramatu tą figurę inkwizytora, no to jakbym słuchał audycji Radia Maryja. Na razie tyle. Adam, ja bym chciał jeszcze cię o coś mimo wszystko dopytać, bo ciągle, bo podobnie jak ty, no, szykując to spotkanie, wróciłem do różnych tekstów Tischnera i nawet nie chwaląc się zabrało mi to więcej niż 5 godzin, ale w związku z tym chcę cię zapytać, dopytać o ten moment przełomu lat 70. i 80., kiedy prowadziliście z Tischnerem pewien spór niewątpliwy. Gdybyś jednak spróbował najważniejsze elementy tego sporu odtworzyć, bo jeżeli dzisiaj mówisz, że mamy w tej chwili zagrożenie taką sytuacją narzucania takiego monologu w Kościele katolickim, takiej homofonii zamiast polifonii, to coś z tego niebezpieczeństwa pojawia się w waszym sporze już. Mianowicie mam na myśli to, że ty jak gdyby zarzucasz tam Tischnerowi, że on tak bardzo stawiając na chrześcijaństwo jako tę przeciwwagę dla komunizmu i proponując dialog, unika w polskim kształcie dialogu jak gdyby oczyszczenia pola, to znaczy z punktu widzenia Kościoła oczyszczenia pola, to znaczy nie podejmuje jak gdyby czegoś w rodzaju samokrytyki, czyli nie mówi o sytuacji uwikłania Kościoła w rozmaite, przed wojną jeszcze, dosyć nieprzyjemne polityczne konteksty. No, oczywiście to tak było. Być może ja miałem za mało wtedy wyobraźni na temat sytuacji duchowej kapłana katolickiego, który ciągle jeszcze miał świadomość, że w większym czy mniejszym stopniu przynależy do Kościoła prześladowanego. Oczywiście to już nie były prześladowania typu stalinowskiego, ale to ciągle jeszcze była dyskryminacja. Natomiast jeśli chodzi o samokrytykę, no nie pan mi tego może mówić, ale jeżeli przeczytałeś jego czy nieszczęsny dar wolności, w krainie schorowanej wyobraźni, to ja nie wiem, czy jest drugi intelektualista, który poddał katolicyzm, ten taki katolicyzm, jakby powiedziała Anna Moraska, który jest tramwajowy, tak przenikliwej samokrytyzm. No zgoda, ale był to efekt to pewnego procesu. No dobrze, tośmy nawzajem od czegoś się uczyli. No. Ja od niego nie twierdzę, że Józek się ode mnie uczył, bo jednak trzeba mieć to minimum skromności, ale myślę, że Józka przekonała rzeczywistość, która na moje nieszczęście, i nie tylko moje, potwierdziła niektóre moje diagnozy. No.
że rzeczywiście on był przerażony, to widać w jego esejach, triumfalizmem, który nas, tą wrzaskliwą nietolerancją, pychą. I on o tym pisał, on o tym pisał. Oczywiście pewnych rzeczy on już na jego szczęście nie doczekał, no, tych takich już zaangażowań w wielu kapłanów, w inicjatywy skrajnej, wręcz takiej faszyzującej prawicy. Oczywiście Józek miał norwidowską wizję narodu polskiego, piękną bardzo. I on się tej wizji nigdy nie wyrzekł. Kiedy on w pierwszym swoim kazaniu w stanie wojennym, to było wydrukowane w tygodniku, potem mówił, Polska jest ojczyzną, to była norwidowska idea ojczyzny. Ale na Norwid nigdy nie był bezkrytyczny. Norwid to nie był, że tak powiem, no już nie chcę tutaj cytować żadnych nazwisk, żeby skandalu nie wywoływać, ale w każdym razie nie miał on nic wspólnego z tą teologią radiomaryjną. To było zaprzeczenie tego w ogóle. Zaprzeczenie. W tym sensie Tischner zawsze stawał po stronie chrześcijaństwa dialogicznego. Jego fascynowała ta fenomenologia innego. Fenomenologia twarzy. On miał poczucie, że ja siebie i mój Kościół wzbogacam o tyle, o ile potrafię spojrzeć w cudzą twarz i w niej odnaleźć coś też samo potwierdzenie, samo utwierdzenie się w tym, że on widzi moją twarz, bo tylko tak się buduje z zaufania. Bo Polska Tischnera to była Polska ludzi, którzy potrafią sobie zaufać. I w tym sensie to był między innymi pewien spór, bo on był skłonny właściwie nie tylko bolszewików, ale tych, którzy nie klękają w tłumie na nasnej górze kwestionować ich Polskę. I od tego odszedł. Radykalnie od tego odszedł. Znaczy, o ile przedtem to byłem, powiedział pokusa, to potem on sam pisał, że pokusa ma dwie twarze. Przepraszam, zarozumiałe. Zło ma dwie twarze. Pokusy i groźby. I to, co dla niego było istotne, nie ulec pokusie, a pokus odwet, który nazwany wymierzeniem sprawiedliwości. To jest ta myśl, że najpierw trzeba ukarać, potem żądać skruchy, a dopiero potem można być miłosiernym. To absolutnie on to odrzuca. I to nie w rozmowach ze mną, tylko ekspresywa w swoich tekstach. I to, że całe to rozumienie chrześcijaństwa jest nagle się jakby wykluczone z dyskursu, z debaty, z homilii, z listów pasterskich, z nauczania. Jedno, o czym przekonany jestem, to, że to wróci. Że to wróci, tak jak wrócił na Norwid, wrócił Mickiewicz i tak jak się mówiło, słowo stanie się ciałem, a no, Belwedere, tu tak samo będzie. Ja tylko chcę nieśmiało przypomnieć, że do Głozani, że a propos Norwida, że takim apologetą jego, który poniekąd spowodował powrót, przynajmniej po wojnie Norwida, jeśli idzie o wydania i tak dalej, był Kliszko. Kliszko. Towarzysz Kliszko, a propos miłośników Norwida. No dobrze, słuchaj, no oczywiście czuję się niekomfortowo, ale może powiedzieć, że to nie było jedyne
dobre, co on zrobił w życiu, dlatego, że na biskupa ordynariusza Krakowa, biskupa Wojtyłę, też wskazał Kliszkon. Także no wspomnijmy go ciepło, niniejsze. Aniu. To znaczy ja czytając Tischnera, bo rzeczywiście widzę, żeśmy wszyscy czytali na nowo Tischnera, ja mam ciągle nieustannie wrażenie, że on był po prostu wielkim prorokiem. To znaczy, że jak się czyta te teksty w tej chwili z lat 80., 90., no oczywiście musimy pamiętać o tym, że ta jego idea polskości się zmieniała, prawda? Że czym innym był Chochoł sarmackiej melancholii, czym innym później teksty Polska jest ojczyzną pisane w takim tym strasznym, czarnym czasie stanu wojennego, pełne takiego natchnienia, właśnie emocji, namiętności, takiej wielkiej tęsknoty i wielkiego polskiego bólu tamtego czasu. A czym innym są te teksty pisane już po 89 roku. Natomiast ten wątek, który Ania przeczytała o tym, że Chochoł pojawił się wtedy, kiedy zgubiliśmy Złoty Róg, ja myślę, że ten lęk przed tym zgubieniem Złotego Rogu w Tischnerze był przez cały czas. Jak również to, o czym Adam powiedział, ta metafora lekarza, który leczy, ale lekarz, i myślę, że to było takie ważne u Tischnera i jest ciągle, znaczy, że on musi otworzyć tą ranę i naprawdę zobaczyć, co tam jest w środku, i żeby móc wyleczyć, musi postawić mocną diagnozę. Tischner był nielubiany, czy nawet chwilami znienawidzony za to, że stawiał bardzo mocne diagnozy rzeczywistości. Stawiał nam bardzo mocne diagnozy i przez niektórych był uznany za tego, który właśnie kopie nas Polaków, zabija to, co cenne, ważne. Ja myślę, że może teraz przejdźmy już do tych tekstów po 89 roku i właśnie do tego myślenia Norwidem ciągle, bo to jest bardzo takie norwidowe myślenie, i do tekstu bardzo mocnego Znicestwienie narodu. Polski. Znicestwienie Polski. Zobaczcie, co tam brzmi i w czym jesteśmy dziś. W czasach komunizmu temat Polski i polskości wracał do nas jak echo po każdym wybuchu społecznym. Ukazywały się tematyczne numery znaku, były artykuły w Tygodniku Powszechnym. Sprawa należała do tych, które ma się we krwi. Wybuchy społeczne, czasem wielkie, a czasem małe, takie, o których nikt już dziś nie pamięta, kończyły się niezmiennie pytaniem, co będzie z Polską i z jej polskością. Aby znaleźć na to odpowiedź, trzeba było jednak postawić nowe pytanie, czym jest polskość? We wszystkich skądinąd bardzo różnorodnych rozważaniach powtarzał się ten sam motyw. Polskość domaga się refleksji krytycznej. Inne wyzwania stały przed polskością w czasach rozbiorów, a inne po odzyskaniu niepodległości. Inne w czasie okupacji, a inne w dniach października, podczas wydarzeń marcowych i krwawych wydarzeń na Wybrzeżu. Inne wyzwania stoją dziś i stać będą jutro. Ale nie tylko czas różnicował sens wyzwań. Czyniła to również sytuacja społeczna wyzwanych. Czego innego domaga się Polska od studenta, od chłopa i robotnika? Czego innego od inżyniera, pisarza, filozofa? Z krytyki i afirmacji polskiego stanu ducha, jakie się dokonywały, rodził się wniosek, polskość jest przede wszystkim zjawiskiem etycznym, norwidowskim moralnym zjednoczeniem. Kto ma udział w polskości, ten ma udział w substancji etycznej. Wszystko inne jest wtórne i jakby mniej ważne. Zastanawiam się, czy nie byłoby celowe zebranie w całość i opublikowanie wszystkich ówczesnych artykułów o polskości w sytuacji, w której polskość stanęła w obliczu nowego wyzwania. Dziś bowiem także wiele się o polskości myśli i mówi. Każdy jednak, kto pamięta tamte dyskusje, dostrzega różnicę poziomów. Najbardziej zdumiewające jest jednak to,
że w zapomnienie idzie myśl o pierwiastku etycznym zjawiska polskości, w wyniku czego na pierwszy plan wysuwają się treści, które straszą. Polskość wracała. Pamiętam dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że znów po dłuższej przerwie spowodowanej wybuchem stanu wojennego będzie się ukazywał Tygodnik Powszechny. Trwał jeszcze stan wojenny. Ludzie wciąż siedzieli w obozach internowania. Redakcja zaproponowała mi, abym napisał wstępniak do pierwszego po przerwie numeru tygodnika. Co napisać? Z pustką w głowie poszedłem do Mieczysława Przona. Ten, pamiętajmy, żołnierz AK skazany na śmierć przez komunistyczny sąd, a potem po 1989 roku doradca Tadeusza Mazowieckiego i jeden z głównych architektów porozumienia polsko-niemieckiego, zastanowił się chwilę i ściszonym głosem powiedział: napisz coś o ojczyźnie. Napisałem. Cytowałem głównie Norwida i Libelta. Artykuł nosił tytuł Polska jest ojczyzną. Kto dziś zdoła wyczuć dramatyzm tego tytułu? Jaka Polska? Jedna Polska robi stan wojenny, druga Polska siedzi w obozach. Która Polska jest Polska? Ludzie zamknięci w internatach stoją wobec pytania, emigrować czy pozostać? Ktoś otrzymuje propozycję nie do odrzucenia, czasowy wyjazd na Lazurowe Wybrzeże. O ten wyjazd uwięziony Michnik skacze do oczu uwięzionemu Kuroniowi. Czyżby już wtedy polskość fundamentalistyczna spierała się z relatywistyczną? Ktoś powtarza słowa papieża: nie jest łatwo być Polakiem, ale dlatego właśnie tym bardziej warto być Polakiem. Tytuł mojego artykułu miał przypominać, że jednak jest. Polska jest i wciąż jest naszą ojczyzną. Po kilku latach Palotyni z Paryża pod tym właśnie tytułem wydali mój zbiór artykułów. Obserwuję, jak z upływem czasu sens tego tytułu blednie. Polska jest ojczyzną? Nie jest ojczyzną. A co to znaczy ojczyzna, gdy świat stoi otworem? Co znaczy Polska, kiedy gdzie indziej żyje się łatwiej i prościej? Artykuł z tygodnika zaczynał się od cytatu z Norwida. Znicestwić narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli tegoż narodu. I to nie bez współdziałania przypadkowego, częściowego, nominalnego, ale bez współdziałania starannego. To nie obcy są największym zagrożeniem narodu, lecz swoi. A są nim wtedy, gdy świadomie i starannie współdziałają z wrogami, niszcząc etyczną substancję ojczyzny. Bywa, że swoi wprowadzają w zawartość pojęcia ojczyzna treści, które usuwają w cień jego właściwy sens. Słowo wciąż jest w obiegu, wciąż się wykrzykuje, wciąż strzela się nim do innych, ale im głośniej brzmi, tym jest mniej substancjalne. Po jakimś czasie każdy widzi, po dokonanych obróbkach, Polska nie jest Polska. Polska moralność jest faryzejskim przekrętem moralności. Myśl polska jest pospolitą bezmyślnością. Polska wiara polską dewocją, a polski katolicyzm sektą, która z nicości do bytu powołała schorowana wyobraźnia. Norwid powiada znicestwienie. Słowo to znaczy nie tylko unicestwienie. Opowiada również o uwiądzie, marnotrawieniu, zmizerowaniu, o spełzaniu na niczym. Oto jedna z okrutnych perspektyw
pięknego słowa polskość. Przypomnijmy jednak najpierw Norwida, który w naszych czasach przełomów nabierał szczególnego znaczenia. Dlaczego jego pojęcie narodu i ojczyzny okazało się tak bardzo aktualne? Ja mógłbym mieć tu pytanie w tym momencie, wynikające z tej analizy i ze słowa znicestwienie norwidowskiego. Bo zdaje mi się, że tu się otwiera jakby perspektywa na taką inną diagnozę Tischnera, późniejszą, która narobiła strasznie dużo hałasu i przysparzyła mu wielu wrogów. Kiedy on wprowadził takie określenie, no chyba, nie wiem, przejęte czy zapożyczone od Zinowiewa, bo zdaje się Zinowiew pierwszy użył tego określenia, homo sovieticus. I pojawiła się cała analiza tego zjawiska, prawda? Jak to waszym zdaniem ma się do tego wyjściowego znicestwienia? Wiesz, jej się wydaje, że to zostało źle zrozumiane. Ja nie wiem, czy Siania, która jest tej najwybitniejszym tischnerologiem wśród nas, się ze mną zgodzi, ale on, jak on to mówił, to on nie miał na myśli postkomunistów. A to tak zostało zrozumiane. Mnie się wydaje, że Józek miał, kiedy tak mówił, on miał na myśli to, że jakby wszyscy, że jakby cała społeczność, także ci antykomuniści, przecież on nawet w pewnym momencie wprowadza pojęcie duszpasterz zniewolonego umysłu. Znaczy, że może być homo sovieticusem, także będąc skrajnym antykomunistą. I między innymi to mnie zainspirowało, że pisałem wtedy taki esej, antykomunizm z bolszewicką twarzą. Mnie się wydaje, że tutaj on był krytykowany w sposób po prostu polegający na niezrozumieniu jego idei. Kiedy mówił homo sovieticus, to on miał na myśli nie zwolennika Związku Sowieckiego, tylko człowieka duchowo ukształtowanego przez sowiecki obyczaj, codzienność sowiecką, sposób przetrwania w sowieckich czasach i tak dalej. Ja tutaj chciałem przypomnieć dwie myśli jego, które mi się wydawały ciekawe. Mianowicie on pisał tak, w nowych czasach trzeba zbudować państwo uwolnione z ciężaru odpowiedzialności za zbawienie wieczne obywateli. Państwo nie może być przecież kościołem. Trzeba ukształtować religię wolną od władzy państwowej. Kościół nie może być przecież państwem. I druga myśl, która mi się wydaje niesłychanie istotna, jest taka. Polski katolicyzm wciąż nie daje sobie rady z pokusą polityki i ulega biernie siłom, które nią rządzą. Podziały polityczne, jakim podlega społeczeństwo, przerzucają się na religię i stają się podziałami religijnymi. Religia stała się ideologią dążenia do władzy. Wciąż krąży nad nami nierozstrzygnięte do końca pytania. Jak ocalić autonomię religii przed codzienną agresją polityki, albo inaczej. Co znaczy być solą ziemi i nie rozpłynąć się w tej ziemi. Mnie się wydaje, że kiedy to dziś czytamy te zdania, to ja się z Anią zgadzam, że to są zdania profetyczne. W tym sensie ksiądz Tischner był prorokiem. Chociaż on sam by się śmiał i gorąco protestował przeciwko takiemu określeniu. Ale kiedy to dziś czytamy,
to można powiedzieć tylko jedno, że on zobaczył wtedy to, co bardzo niewielu z nas widziało, a niemal nikt tego nie widział aż tak precyzyjnie jak Józek, dlatego że kiedy dziś obserwujemy obyczajowość polityczną rządzącej partii w Polsce, to tam nie można nie widzieć sowieckiej obyczajowości. Nie można nie widzieć. Ale to jest chyba specyfika nie tylko polska. Znaczy rzeczywiście, że ten sowiecki system zasiał w Polsce to wszystko, z czym zderzamy się, ale czy tylko w Polsce, a czy nie w Europie Centralnej i Wschodniej, a czy w Europie Zachodniej tak samo nie, a w Ameryce tak samo nie. Krótko mówiąc, w tym sensie diagnozy księdza profesora Titischnera na dzisiaj mają wymiar niesłychanie uniwersalny. No nie, już tutaj wiele więcej do powiedzenia nie mam. Poza tym, że dziś bym polecił Amerykanom, którzy są najbardziej religijnym społeczeństwem w świecie zachodnim, żeby przetłumaczyli i przeczytali, co ma im do powiedzenia Titischner po zwycięstwie Trumpa. Brytyjczykom, żeby przeczytali, co mają do powiedzenia Titischner po Brexicie. No i koniecznie Węgrom, żeby dopiero po przejęciu Titischnera lepiej zrozumieli urodę reżimu Viktora Orbana. Na Polski tego na szczęście nie trzeba tłumaczyć, bo to po polsku mamy. Trzeba to tylko przeczytać. No to z tego, Aniu, że czy potrafimy przekonać naszych rodaków do lektury książek Titischnera i za Titischnerem myślenia według wartości, to zależy w dużej mierze od nas. Także jeżeli tego nie dokonamy, to możemy mieć pretensje tylko do samych siebie. Na pewno. Stąd ten problem tego homo sowieticusa, o którym myślę, że myśmy się nie chcieli zidentyfikować, bo każdy z nas i Titischner również mówił o sobie, że on też ma w sobie homo sowieticusa i to nie jest tak, że to jest ten obcy, który ma w sobie, jest homo sowieticusem, tylko każdy ma w sobie jakąś część. Ja dodam do tego, co powiedziałeś, że dla Titischnera to stanowisko, że tamten tak, a nie, to faryzeizm był. To faryzeizm. Dzięki ci, panie, że nie jestem tak grzeszny jak tamci. No tak, no i tutaj dalej myślę, że Ania ten koniec tego znicestwienia nam przeczyta, które opisuje, no jakby opisuje falę dziejącej się polskiej historii po 89 roku. Wszystkie niebezpieczeństwa, które on już w tej chwili, wtedy, na początku lat 90., bo przecież to jest książka z początku lat 90., Titischnera już nie ma między nami. Ksiądz na Manowcach, no to jest jakiś, no to jest kolejne wydanie, 94, 95, później już był chory, więc... Nie ma tu daty. Na końcu. Jest, 2007. No tak, no to już go nie było. No. To jest moim zdaniem, to jest koniec. No tak, no to może być, no to jest zbiór esejów z lat, z połowy lat 90., no wydane przed śmiercią, tuż przed śmiercią. Titischnera nie ma między nami 16 lat. Zobaczcie, a to się czyta i jakby to było wczoraj, jakby opisywał sytuację naszą, w której jesteśmy w tej chwili. I to jest fascynujące, ale i przerażające. Aniu, bardzo proszę. Polska świadomość narodowa stanęła wobec nowego wyzwania. Zaczynamy wchodzić w strukturę Unii Europejskiej.
Trzeba się wznieść na nowy poziom dialogu. Trzeba to zrobić, opierając się na historii, na tkwiącej w polskiej tradycji połączalności sile, na tym, że za waszą i naszą sprawę. Ale postawiona w obliczu tego wyzwania polskość uległa dziś wyraźnemu rozszczepieniu. Z jednej strony rysuje się droga potwierdzenia polskości w wymiarze dialogicznym, z drugiej negacja dialogu, a potwierdzenie wymiaru monologicznego i naturalistycznego. Z jednej strony polskość, która widzi w nowym wyzwaniu przedłużenie własnej historii i mówiąc mu tak, mówi tak samej sobie. Z drugiej polskość, która w wyzwaniu tym węszy niebezpieczeństwo i mówi mu zdecydowane nie. Z jednej strony polskość, która w globalizacji widzi szansę wzbogacenia form społecznej komunikacji i chce się w nią włączyć twórczością własnej pracy. Z drugiej polskość, która grozi światu, że doprowadzi do zniszczenia nowego porządku. Z jednej strony polskość pojednania przeciwieństw, życia pod jednym dachem wielu narodowości, wielu wyznań i kultur. Z drugiej polskość nieuleczalnie skłócona, wyłaniająca ze swego łona wciąż nowe koczowiska polemiczne. Z jednej strony polskość dynamicznej gospodarki, z drugiej polskość permanentnie chorej pracy. Z jednej strony polskość chyląca czoło przed ofiarą za waszą wolność i naszą, z drugiej polskość ucieczki od wolności. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności tak się dzieje, że pierwsza polskość milczy o sobie samej. I nie ma dziś dyskusji, w których polskość ukazałaby swe wielkie i godne szacunku oblicze. Nie ma jasnej i wyraźnej samowiedzy polskości jako połączalności siły. Natomiast druga polskość mówi. Mówi wiele i głośno. Im bardziej widzi swą przegraną, tym głośniej krzyczy. Ale im głośniej krzyczy, tym bardziej jawna staje się jej głupota. Czyżby takie skojarzenie miało się utrwalić? Co mądre, to nie polskie, a co głupie, to polskie? Czyżby młody mieszkaniec naszego kraju był skazany na widzenie prawdy o swym narodzie wyłącznie poprzez pryzmat słówka nie, rzucanego w oczy wyzwaniom naszych czasów? A gdyby przypadkiem on sam zechciał wyzwaniu powiedzieć tak, to czyż powinien uwierzyć, że przestał być Polakiem, a stał się Europejczykiem? Norwid mówił, znicestwić narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli tegoż narodu. Norwidowskie znicestwić znaczy nie tylko unicestwić, ale również zmarnować, zaprzepaścić, opróżnić i sprawić, że spełznie na niczym. Rozmaitymi drogami biegnie marnotrawienie wielkości wartości. Wartości marnotrawią ich przeciwnicy, gdy dowodzą, że nie są one wartościami. Robią to jednak również zwolennicy wartości, gdy przemieniają je w karykaturę, w parodię, w pośmiewisko. W tę właśnie stronę idzie dziś znicestwienie narodu. Nie przeciwnicy, lecz zwolennicy znicestwiają naród. Nasze myślenie, przedstawiające się jako narodowe, stało się rzadkim przykładem bezmyślności. Ono też, przedstawiające się jako polska myśl narodowa, znalazło się pośród tych automatów, co stoją przy drodze i myślą, że myślą. Nic dodać, nic ująć. To jest komentarz do decyzji polskiego
parlamentu wykluczającej Leśmiana z tych zasługujących na szacunek. A ja mam komentarz też księdza profesora do zamachu smoleńskiego. Komentarz brzmi tak. Podając nieprawdę jako prawdę, kłamca dąży do utrwalenia nieprawdy w tworzonym tym sposobem systemie złudzeń. To nie złudzenie stoi u źródeł nieprawdy mowy. To nieprawda mowy. Kłamstwo stoi u źródeł złudzenia. Założeniem kłamstwa jest znajomość prawdy. Kłamiący wie, jak jest naprawdę, ale mówi inaczej, dlatego kłamie. To ja bym teraz, właśnie się waham, bo Szymborska mówiła, że nie ma pytań pilniejszych niż pytania naiwne. Nie ma pytań pilniejszych niż pytania naiwne, Szymborska mówiła. I ja chciałem zadać pytanie naiwne. Wszystkim tu, pani Ani też. No dobrze, był Tischner, był Wojtyła. Paru jeszcze byśmy pewnie znaleźli tej klasy intelektualistów duchownych lub świeckich. No i dlaczego tak mało z tego wynika? No jednak wynika z tego ojciec Ludwik Wiśniewski, a to nie jest mało. No. Nie, no ja wiem, że to nie jest mało. Miałem zaszczyt z ojcem Wiśniewskim tutaj w teatrze również rozmawiać swego czasu w innej dyskusji. Ale nie, pytam po prostu o to, dlaczego to się tak słabo przekłada na tak zwaną rzeczywistość polską. Ta myśl, ta refleksja. No bo myślę, że ich nie słuchamy tak naprawdę i ich nie czytamy, że jest tak, że tak jak Janem Pawłem, żeśmy się zachwycali, zachłystywali jego obecnością, powtarzaliśmy jego słowa, cytowaliśmy i w tej chwili na tych cytatach żeśmy się zatrzymali, że zostało parę cytatów, które już w tej chwili coraz mniej znaczą. Staje się on dla nas jakąś właściwie kolorową ikoną, jakimś obrazkiem, który czcimy, natomiast nie wielkim Polakiem, wielkim myślicielem, wielkim człowiekiem Kościoła, wielkim świadkiem naszych czasów. Ja myślę, że z Tischnerem jest to samo, że nie traktujemy go jako wielkiego świadka naszych czasów, a ta myśl, no cóż, no czy ona jest za trudna? Czy on, a przecież no jak ją słuchamy, jak rozmawiamy o tym, przecież widać jak bardzo był on przewidujący, jak wiele w nim było lęków o to, co się stanie z naszą polskością, co się stanie z tą Polską po 89 roku. Właściwie wydaje się, że wszystko przewidział, wszystko przepowiedział i cóż, no i nic. I w tej chwili staramy się o tym zapomnieć. Właściwie no w polskim kościele niestety Tischner jest na jakimś chyba kompletnym marginesie. Nie słyszałam od wielu, wielu lat kazań, w których by ktokolwiek cytował Tischnera. Nie ma Tischnera, nie ma Tischnera między nami. Zostało jakieś nikłe wspomnienie i to chyba raczej tego, że był tych różnych tekstów o proboszczu, prawda? Że ludzie nie stracili wiary przez Lenina i Stalina, ale stracili czasami przez swojego proboszcza i tam myślę jest kamień obrazy dla polskiego kościoła. No to był żart oczywiście, no ale było w tym jakieś ziarno prawdy i to wielkie takie skupienie nad człowiekiem poszukującym, pełnym właśnie, pełnym bólu, pełnym cierpienia. To było to skupienie nad właśnie nad tymi innymi, nad tym, o czym Adam tu już mówił, nad tym myśleniem dialogicznym, prawda? Nad tym, że właściwie nie tylko inny jest ważny, ale inny jest ten inny, drugi jest ważniejszy ode mnie. On się liczy przede wszystkim, a ja po nim. To znaczy moim obowiązkiem jest go zrozumieć, uszanować, uznać jego godność, a nie jakby on nie jest po to, żeby mnie potwierdzać. No ale cóż, to wszystko bardzo smutne. Ja właściwie mam takie jeszcze bardziej naiwne pytanie. Czy macie państwo wrażenie, że naprawdę dokonuje się jakieś unicestwienie Polski? Oczywiście. Posłuchaj. Po pierwsze,
Dobrze wiesz, znacznie lepiej niż ja, że chrześcijanin nie ma prawa być pesymistą. To jest bardzo, i o takich sprawach czasami warto wam, katolikom, przypominać. A po drugie, biskup, który miał w swoim życiu różne fazy i okresy, i dobre, i gorsze, mianowicie myślę o arcybiskupie Ignacym Tokarczuku, powiedział mi kiedyś, pojechałem do niego do Przemyśla, że jak wieje mocny wiatr, to te drzewa pod wpływem wiatru i gęsi pochylają się. Ale jak wiatr ustaje, to one się znowu prostują. Dzisiaj wieje okropny, brunatny wiatr. I on uderza wszędzie. Nie tylko u nas. Ale Tischner, jak go znałem, by odpowiedział. Ktoś, kto czyta Ewangelię, nie ma prawa być pesymistą. Ewangelie są lekturą, która inspirowała Józka. I to, że dziś rozmawiamy tu w nabitej sali o Józku, to znaczy, że on zachował swoją żywotność. Na Norwid, o którym tutaj wspominał Janusz i Ania, cytując teksty Józka, był przez wiele lat prawie nieobecny i za sprawą świętej pamięci Zenona Kliszki powrócił. Pan Bóg pisze czasem po liniach krzywych. No. Jak mówił mistrz Eckhart, a mądrość można czerpać nawet z pyska krowy, jak mówił Nikita Chruszczow. Więc Kliszce niewątpliwie zawdzięczamy na Norwida, a księdzu Ryzykowi zawdzięczamy to, że czytamy w inny sposób Tischnera dzisiaj. Że Tischner nam nagle odkrywa głębie i szlachetność chrześcijaństwa. W inny sposób w ogóle. Bo gdyby rzeczywiście chrześcijaństwo zredukować do Rydzyka, to oczywiście można albo przejść na islam, albo się powiesić. No. Otóż ja jestem wam, Aniu i Januszu, bardzo wdzięczny za tą ideę przywrócenia, przynajmniej na ten wieczór, Tischnera, bo on naprawdę należy, nie mam żadnej wątpliwości, do skarbów kultury polskiej. I być może w większym stopniu niż jakikolwiek inny kapłan. No. Oczywiście papież wielka postać duchowości polskiej polityki, ale takiej diagnozy jak Józek, to Jan Paweł II nie miał. I jeżeli dzisiaj ja czytam z zaciekawieniem Jana Pawła II, to głównie w interpretacji Józka. No. Ja ze wszystkim się z nim zgadzam, no, ale to normalne, bo on był dialogiczny. Jeśli by się we wszystkim zgadzali, to by nie było dialogu. Od ciebie jeszcze na koniec, na mój koniec, chyba że Janusz jak inkwizytor będzie mnie słuchiwał jeszcze, to chcę powiedzieć taką anegdotę, którą usłyszałem od Józka.
Mianowicie to było o Soborze Watykańskim II. Spór był o celibat. Biskupi włoscy mówili, żeby utrzymać celibat. Biskupi niemieccy mówili, żeby zlikwidować. A polscy biskupi mówili, niech będzie tak jak dotąd. Ja bardzo dziękuję za to chrześcijańskie świadectwo i to otwarcie na nadzieję redaktora Michnika, które to otwarcie, to chrześcijańskie świadectwo tak zawsze fascynowało księdza Tischnera. Aniu, bo ty tylko czytasz, a może byś też włączyła się na chwilę do naszej rozmowy, a potem już oddamy państwu głos. No, troszkę się jestem już skrępowana, nie będę ukrywać, ale takie było pytanie, że dlaczego teraz nie wracamy, nie myślimy, że właściwie dla młodego pokolenia Jan Paweł II to jest właśnie obrazek, tak? A ksiądz Tischner w ogóle nie istnieje. Ja mam gorsze pytanie, bo gdybym się zapytała tych tłumów, które przychodziły na spotkania z Janem Pawłem II, płakały, wzruszały się, krzyczały, machały chorągiewkami. Czy one po godzinie powtórzyłyby choć jedno zdanie, choć jeden przekaz, który Ojciec Święty próbował nam powiedzieć? Już wtedy nie, a co dopiero teraz? My nie chcemy myśleć, nas to po prostu myślenie boli, myślenie jest za trudne. Oczywiście ja nie mówię, że wszyscy, ale większość, ten tłum, tłum jest po prostu bezmyślny, tłum nie słucha rozumu, jak mówił jeden z poetów, prawda? I to jest dla mnie przerażające. I to, co się stało w tej chwili, taka pustka, powierzchowność, zakłamanie, fałsz, a jednocześnie takie szukanie tanich jakichś fajerwerków, głupoty, powierzchowności. Mnie to przeraża. I tak nawet patrzę dzisiaj, ile jest młodych ludzi, choćby tutaj, dzisiaj na tym spotkaniu. Młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą w tej chwili. A jeżeli ci, którzy cokolwiek wiedzą, interesują się, oni się chowają. Oni się chowają, oni się ukrywają, boją się przyznać, że szukają czegoś więcej niż takiego taniej powierzchowności. I mnie to przeraża, nie ukrywam. Ja jednak wbrew pozorom nie jestem taką optymistką, chociaż według Adama powinno być. Pani Anna, ale może to są ci ludzie z kryjówek, których pisał Tischner wiele lat temu i może coś z tego wyniknie. Ale jeszcze. Jak długo będziemy w tych kryjówkach siedzieć? No on też trochę poczekał. No. Ja myślę, że jeszcze czeka. Dopóki Norwid jest dla nas za trudnym poetą ciągle jeszcze, to znaczy, że ciągle jeszcze nie dojrzeliśmy do wielu spraw. A Norwida ciągle jeszcze nie do końca rozumiemy. Dobrze, Aniu, ale no, Norwid jest naprawdę bardzo trudny, no to nie. A czy ktoś powiedział, że ma być łatwo? To nie żadna lipa, po prostu bardzo trudny jest. Ale już przez tyle lat ciągle za trudny. Ale on nie przestanie być łatwy. No, no nie, dzięki Bogu. Tak jest, no, on nie przestanie być łatwy, ale no, może oczywiście mi na to odpowiedzieć, że Mickiewicz łatwiejszy jest i nie jest niechętnie czytany. To oczywiście, ty będziesz miała tutaj dużo racji. Nie, oczywiście. Rozumiem i podchodzę z chrześcijańskim miłosierdziem do waszego pesymizmu. Się tylko nie zgadzam. Nie zgadzam się, dlatego że jestem zdania, że nawet polskie dzieje i nawet lektura Tischnera nie pozwala nam na pesymizm. U Tischnera było to permanentne zmaganie się myśli z bardzo trudną rzeczywistością. Ale nigdy nie było tam załamania rąk. Jak on tutaj opisuje w tym, co czytałaś, jak on po wprowadzeniu stanu wojennego poszedł do Mietka Przona i mówi, otrzymał mój, powiedz ojczyźnie. I on doskonale wiedział, co to znaczy. I zacisnął zęby i walnął taką homilię, że jeszcze dziś, jak to czytasz, to buty spadają. No. On jakby, znaczy to na tym polega jakby
wielkość chrześcijaństwa, że nigdy w żadnej sytuacji chrześcijanin się nie zgodzi z tym, że sytuacja beznadziejna jest, jeżeli jest chrześcijaninem. A no to jest pytanie właśnie. A, to masz rację. Oj, to, o kondycji naszego katolicyzmu, to myślę, że on by miał do powiedzenia dużo, tak. Myślę, że bardzo dużo. Nie mam żadnej wątpliwości, jakby reagował na spór o uchodźcach. Żadnej wątpliwości. Najmniejszej. Nie mam żadnej wątpliwości, jakby reagował na święto ONR-u w katedrze białostockiej czy łódzkiej. Nie mam żadnej wątpliwości, jakby reagował na agresję w stosunku do cudzoziemców. Nie mam żadnej wątpliwości, jakby reagował na ekscesy ksenofobii i nie mam żadnej wątpliwości, że w dzisiejszym kościele katolickim w Polsce by nie miał lekkiego życia. Ale też nie mam żadnej wątpliwości, żeby się nie dał, by nie był pesymistą, by tu z nami siedział i opadał góralskie anegdoty. Żadnej z nich nie powtórzę, bo żadna nie jest cenzuralna. Ale chcę ci powiedzieć, że tu za nią szykujemy takie spotkanie, to już pewnie po Nowym Roku, gdzie, no nie ksiądz Tischner będzie opowiadał, bo go z nami już nie ma, ale będą fragmenty filozofii po góralsku przez odpowiedniego pochodzącego z gór aktora tutaj mówione, więc zapraszam cię już teraz. Franek Grosienica opowiadał Miuzek, szedł do Starego Sądrza. Spotyka go pod podwórze ksiądz. Gdzie ty idziesz, Franuś? Do Starego Sądrza. A po co tam idziesz? A, do burdelu. No dobrze, a przecież po co masz książeczkę do nabożeństwa? Przecież dziś piątek. Jak mi się spodoba, to zostanę do niedzieli. To może poprosimy teraz Państwa, że pewnie chcecie coś, o coś zapytać albo podzielić się jakąś refleksją, o czymś porozmawiać jeszcze o księdzu Tischnerze. Bardzo zapraszamy. Mogą też być anegdoty. Oczywiście. Taką mam uwagę. Tutaj padło takie zdanie, że właśnie Tischner był czymś zupełnie wyjątkowym i że dzisiaj już nie ma takich ludzi. Ja jestem bardziej optymistyczny. Miesiąc temu na Uniwersytecie Warszawskim Henryk Samsonowicz mówił o początkach państwa i narodu polskiego. To był znakomity wykład i był absolutnie w stylu tischnerowskim. Pojutrze, we wtorek, ksiądz Adam Boniecki będzie miał wykład księża na księżyc. Wszystkich Państwa zapraszam. Sądzę, że też będzie w stylu tischnerowskim i będzie dotyczył spraw Kościoła obecnie w Polsce. W grudniu na odmianę wykład będzie miał Adam Bodnar i będzie mówił o sytuacji politycznej w Polsce. Wydaje mi się, że jakby poszukać, to w Polsce w tej chwili jest całkiem dużo ludzi, którzy sensownie, mądrze wypowiadają się na tematy i historii, i teraźniejszości i nie jest tak źle. Także myślę, że złe czasy i dobrą zmianę przetrzymamy. Pan profesor jest po stronie optymistów, czyli po mojej stronie, ale ciągle jeszcze jesteśmy w mniejszości. Tak jest.
Bardzo prosimy. Czy jeszcze jakieś głosy podtrzymujące nasz optymizm? Coś kiepsko. Tak? Bardzo proszę, tutaj... Aha, dobrze. Bardzo proszę, jeśli pani państwo łaskawi. Tak trochę czuję się stremowany, bo przy takim audytorium nigdy nie mówiłem. No, chcę powiedzieć tak. Panie redaktorze, w Gazecie Wyborczej pamiętam, jak zmarł ksiądz Tischner. Na pierwszej stronie był taki artykuł pod tytułem w Gwarze Góralskiej zapisany. Porządny chłop był. Odnoszę wrażenie, że tak napisać o kimś to jest prawie jak virtuti militari. To jedno. Padło też tutaj, że tak o Tischnerze jest cicho. Ja powiem w ten sposób, że bardzo często, kiedy używam argumentu pośród moich koleżanek i kolegów teologów, że Tischner to właśnie to czy tamto, to słyszę, a dajże ty spokój z tym Tischnerem. To tak wygląda. Trzeba jeszcze popatrzeć na Łopuszną. W tej Łopusznej też tam przyjeżdżają na grób księdza Tischnera specyficzni ludzie. Niektórzy tego grobu się boją do dzisiaj i uciekają stamtąd, to mijają to na straszne odległości. To może tyle. Dziękuję. No wie pan, jak ktoś chce się wszystkim podobać, to nie powinien pisać o księdzu na manowcach, ani o krainie schorowanej wyobraźni, tylko grać w orkiestrze na bębnie. Wtedy będzie się o wszystkim. Oczywiście, że jak każdy wybitny, wielki nawet polski pisarz czy filozof, ksiądz Tischner był myślicielem kontrowersyjnym. I oczywiście wielu było ludzi, którzy by mówili i dzisiaj dajmy spokój z tym Tischnerem. I inni, jak mówili o papieżu, jak mi się mówiło, że papież potępił na nacjonalizm i antysemityzm, to oni pana brali za guzik i mówili, Ojciec Święty jest w porządku, on tak mówi, bo musi. No. Tak. Oczywiście tak zawsze było i tak zawsze będzie, ale siłą kultury popolskiej zawsze by było, żebyśmy mieli pisarzy, filozofów, humanistów, artystów, którzy mieli odwagę iść pod prąd i mówić własnym głosem. Jeżeli ja widzę jakiś wielki sukces w formacji takich ludzi jak Jan Paweł II, czy Tischner, ale też i innych, jak Kołakowski, czy Miłosz, czy Konwicki, czy Szymborska, to widzę w tym, że tym razem w Polsce, w tym konflikcie, którego jesteśmy świadkami, a wielu z nas w nim uczestniczy, nie obserwujemy tego, co bym nazwał zdradą klerków. Nie ma tego. Dziś ludzie kultury, humanistyki, filozofii, sztuki wypowiadają się w obronie wartości jednoznacznie. Ja nie wiem, czy oni wszyscy czytali Tischnera, ale wiem, że ta myśl Tischnera, że trzeba myśleć według wartości, że ona w jakiś sposób wsiąknęła w ludzkie umysły i dzisiaj owocuje. Dziś dlatego z kulturą popolską ta władza pisowskiego monologu nie ma łatwego życia. Jestem przekonany, że nie będzie miała. Ja bym chciał nawiązać do tego stwierdzenia homo sovieticus i takiego jakby sformułowania, że to jakby zostaliśmy zarażeni
przez Rosję czy od Rosji, czy od Związku Radzieckiego, tak? Zastanawiam się, czy to nie jest takie trochę niebezpieczne myślenie w takim kontekście, że być może to, co określamy mianem Homo Sovieticus, jest to pewnego razu jakiś, pewien jakiś rys takiej natury ludzkiej, który w sobie mamy, bez względu na to, skąd on przychodzi. I niebezpieczeństwo widzę w tym, że rzeczywiście tu się tworzy znowu jakieś oni i jakby nie możemy się z tym skonfrontować w taki realny sposób, jako część czegoś, co mamy w sobie, chociażby poprzez, że jest to tak nazwane, poprzez to. Coś, co jest pewnym elementem natury ludzkiej, w którym być może powinniśmy, czy stoimy przed takim zadaniem, żeby się skonfrontować. I to jest dla mnie pytanie, czy to jest coś, co powinniśmy zatrzymać i jako oni strzec, bronić, czy zobaczyć jednak to coś, co za tym stoi i próbować jakby w sobie odnaleźć jakby taką część. Wie pan, pewien partyjny filozof, polemizując z księdzem Tischnerem, przypomniał mu, że nie powinien być tak sarkastyczno-kostyczno-ironiczny, ponieważ Chrystus mówił: miłujcie nieprzyjaciół swoje. Na co Józek odpowiedział mu, że te słowa Chrystusa mają rozmaite interpretacje, rozumienia, ale jedno jest bezsporne, że to co innego znaczy, miłujcie nieprzyjaciół swoje, jak to mówi Chrystus, a co innego, jak to mówi nieprzyjaciel. No. Oczywiście ksiądz Tischner był za postawą dialogiczną i wydaje mi się, że każdy, kto z nim dzieli ten system wartości, jest za postawą taką samą. Natomiast jest gdzieś granica dialogu. Gdzie ta granica jest? Dla mnie za czasów ustroju minionego symbolem tej granicy, gdzie nie ma miejsca na dialog, był Katyń, zbrodnia katyńska. Tutaj nie było miejsca na żaden dialog. Albo bolszewicy zamordowali polskich oficerów, albo nie zamordowali. Gdzie to miejsce jest na dialog czy na kompromis? Takiego miejsca nie było. Otóż dzisiaj nie ma miejsca na dialog Smoleńsku. No, albo to był zamach, albo to za zamach nie był. W filozofii dramatu Tischner fantastycznie opisuje, i to chciałem przeczytać, to nie jest długie, ale to jest bardzo ciekawe. Mianowicie on tutaj pisze w pewnym momencie o sytuacji dialogu z inkwizytorem. I pisze tak, bo to jest filozofia dramatu, jesteśmy w teatrze. No. Także przepraszam, że wchodzę na nie swoje pole. No. Dialog przesłuchania ma swoje szczególne założenia dramatyczne. Jest w gruncie rzeczy atakiem człowieka na człowieka, wyzywaniem go, oskarżeniem, lżeniem, wtrącaniem w przygotowane pułapki, wymuszaniem przyznania się do winy. Pytanie jest jego istotną częścią składową. Szczytowym momentem przesłuchania jest chwila, w której zapytany musi odpowiedzieć tak lub nie. Ale czy naprawdę musi odpowiedzieć? Jaki jest związek pytań inkwizytora z pytaniem wdowy obcokrajowca, sieroty? Czy inkwizytor to jeden z nich? Czy nie właściwie byłoby powiedzieć, że to on stwarza biedę? Wbrew pozorom, na tym właśnie polega władza inkwizytora nad człowiekiem, że zawsze stara się on wystąpić w imieniu jakiejś niedoli. Kto występuje w imieniu niedoli przy Smoleńsku, to widzicie, prokurator Ziobro.
w imię niedoli oskarża, w imię niedoli wyzywa, w imię niedoli poniża i w imię niedoli stawia swoje pytania. Pytanie inkwizytora ma do osiągnięcia cel podwójny. Najpierw chodzi o to, by zapytanego wyprowadzić z jego milczenia, a dopiero potem chodzi o przyznanie się do winy. Co począć, by zapytany przestał milczeć i tak dalej. To jest fantastyczny wywód i niech on będzie choćby czy cząstkową odpowiedzią na to, co powiedział pan. Oczywiście. Dialog trzeba prowadzić, ale do dialogu jak do tanga trzeba dwojga. Jakże prowadzić dialog z kimś, kto mówi, że Tusk w porównaniu z Putinem zamordowali prezydenta. Nie ma tutaj miejsca na dialog. Tego dialogu nie da się ustanowić. Przed tym inkwizytorem trzeba się bronić, bo inaczej rzeczywiście doczekamy się procesu, gdzie oskarżeni się zaczną przyznawać. Znamy taki kraj, gdzie oskarżeni się na procesach nie tylko przyznawali, ale też błagali o karę śmierci. Nie chciałbym tego dożyć. Można parę słów, tak? Cezary Dąbrowski. No ja 15 minut czekałem, zanim mnie tu wpuszczono, więc jak już tak walczyłem o wejście tutaj na tę salę, to wypadałoby coś powiedzieć, prawda? Bo to bez sensu byłoby przyjść w taki sposób tu wejść i nic nie powiedzieć, słysząc takie rzeczy. Tutaj ktoś mówił o księdzu Bonieckim, że hasło księdza Bonieckiego ostatnie to księża na księżyc. No to no w ustach księdza takie hasło to jest po prostu coś niesłychanego. Jeżeli traktować to poważnie, no to można powiedzieć, że ksiądz Boniecki na stare lata zwariował, no ale on, nie wiem, czy on w młodszych latach był całkiem normalny. Natomiast to, co mówi tu pan Adam Michnik, to po prostu przegrywa pan u Polaków, mówiąc takie rzeczy. Przegrywa pan u katolików, mówiąc takie rzeczy, w Polsce zwłaszcza. Mówiąc tak, jak najgorzej, mówiąc o Polakach i katolikach, no nie ma pan szans. U Polaków nie ma szans chyba w ogóle na dialog. No bo jak? Ale przepraszam, ale czy może pan... Pan się kompromituje, ośmiesza i przegrywa u Polaków zdecydowanie. Nie, tylko jeżeli pan chce powiedzieć coś, to prosimy o jakieś konkrety, bo pan rzuca jakieś kalumnie, które zupełnie są, nie wiemy o czym pan mówi. No jak, no przecież tutaj słyszałem o Polakach, katolikach, czyli ojcu Ryzyku na przykład, same jak najgorsze rzeczy, więc... Ja ale wie pan, my tu w dużej części jesteśmy Polakami, katolikami, nie czujemy się obrażeni, wręcz przeciwnie. Ja się mamy ja chcę powiedzieć tutaj tylko jedno, mianowicie księża na księżyc to było takie slogan wypisywany na murach. I chcę pana zapewnić, że jeżeli ksiądz Boniecki się do tego odnosi, to nie aprobująco, tylko sarkastyczno i ironicznie. Są u nas mądrzy, dowcipni, inteligentni kapłani katolicy, którzy odróżniają sarkazm i ironię od prymitywnej, antyklerykalnej, antyreligijnej propagandy. Szanowni Państwo, 2 godziny dobiegają końca. To jest i tak znacznie więcej niż zwykle przeznaczamy na nasze spotkania. Jak powiedziałem, to jest pierwsze spotkanie w sezonie, który będzie trwał do maja. Spotykamy się co miesiąc. Będziemy myśleć Tischnerem, więc prosimy nas odwiedzać. Mam nadzieję, że ponieważ jest tu z nami obok redaktora bądź co bądź, Adama Michnika, jeszcze jak zauważyłem, jeden bardzo ważny redaktor, a nawet najważniejszy Gazety Wyborczej. A Gazeta nam obiecała, że będzie informować o tych spotkaniach.
Adam. No wiem, że była, dlatego bardzo proszę, żeby była dalej. Spotkanie grudniowe, którego termin już znamy, Aniu, 18 grudnia, czy jak zwykle niedziela, będzie poświęcone Andrzejowi Wajdzie, no również w kontekście myśli Tischnera. Spodziewamy się wybitnych, znakomitych aktorów grających u pana Andrzeja Wajdy, więc serdecznie zapraszam. A dzisiaj, szanowni państwo, Anna Nechrebecka, Ania Karoń-Ostrowska, Adam Michnik, ze strony Teatru Polskiego Janusz Majcherek. Dziękuję państwu bardzo. Dobranoc.